Cześć moi kochani, witam Was w dzisiejszym odcinku. Pokażę Wam wyścig w wirtualnej rzeczywistości, czyli na Swiftie. Miałem Was zabrać w ciekawe miejsce i w fajną podróż, ale jak sami widzicie, no pogoda za naszymi oknami nie rozpieszcza, ale to nic, bo mam już przygotowany kolejny odcinek, także nie przedłużając, przenosimy się na linię startu. No i jesteśmy już na linii startu. Wyścig rozpocznie się za 10 sekund, także czekamy na start. Warto dodać, że jest to wyścig organizowany przez polską grupę kolarską, czyli Swift Team Poland. A więc mamy start. No i tutaj widzicie dosyć mocny, aczkolwiek też bez przesady. Każdy tutaj jakoś próbuje znaleźć swoje tempo, co nie jest też takie proste, szczególnie na początku. Właśnie, żeby dobrać sobie jakąś taką w miarę grupę, która jedzie podobnym tempem. To nie jest takie proste. No ale tutaj w prawym górnym rogu macie podgląd mapki. Tutaj macie 100 zawodników bodajże, którzy znajdują się w pobliżu nas. Pod nią natomiast jest nasza obecna pozycja. Także tutaj to też możecie sobie na bieżąco śledzić. No i pierwsze kilometry tak naprawdę po płaskim, bez jakichś hopek, przewyższeń, nic z tych rzeczy. Ale jak widzicie, już też po płaskim zaczynają się tworzyć jakieś mniejsze bądź większe grupy. Każdy, tak jak mówiłem, próbuje tu znaleźć swoje tempo. Także oglądamy. Tak, tutaj już widzicie, 4,5 km przejechaliśmy i dojeżdżamy jakiegoś zawodnika z grupy A. Także nie wiem, czy pomylił się przy wyborze grupy, czy jak, ale niespotykana sytuacja. No i tutaj jakiś pierwszy podjazd, taki 2% to naprawdę znikome wartości, ale jak widzicie, już jakieś grupki nam się tutaj zaczynają tworzyć. Także, tak jak mówiłem, na podjazdach, na zjazdach to jest mega widoczne, różnice między zawodnikami zaczynają naprawdę być widoczne. No i tutaj już na 12 km jechałem z dwójką zawodników. Tutaj pozycja oscylowała w okolicach 40, 42 miejsca. No i troszeczkę się zerwaliśmy z koła grupie, w której jechaliśmy przed chwilą, i tutaj się zaczęły już pierwsze większe podjazdy. Także no, 13-14 km to jest właśnie taka jazda już taką swoją grupą, że tak powiem. Ale przyznam szczerze, że na tym wyścigu jakoś ciężko mi było dobrać swoje tempo. Bardzo miałem szarpane waty, takie. Czasem było na przykład 117 watów, a czasem było 320 na przykład, także naprawdę ciężko było takie swoje tempo tutaj znaleźć. No ale nic, jedziemy dalej. Tu mamy już 4% nachylenia, także większe podjazdy. No i widzimy, że większa grupa z tyłu już nas tutaj zaczyna powoli doganiać. Tutaj możecie to wszystko widzieć właśnie w tej mapce, o której wcześniej wspomniałem, w prawym górnym rogu. A ja tutaj w ogóle patrzę, bo mam komputer, nie? Także oglądam to razem z Wami. No i 15 km za nami. O, i tutaj właśnie dojechała do nas grupa, ta, o której wcześniej mówiłem. No i nie pozostawiła po sobie śladu. Już było ciężko utrzymać ich tempo. Także już spadliśmy na pozycję 50-52 w tych granicach. Ale udało się jeszcze tą grupę złapać i z nimi tak naprawdę sporo jechałem. No. Sporo tutaj z nimi, w sumie to trójkę, tak. Dwóch pozostałych zawodników, o których wcześniej mówiłem, z którymi jechałem, również dogonili razem ze mną tą grupkę. No i jechaliśmy już w troszeczkę większym składzie.
co też było dużo łatwiejsze. Ponieważ kiedy jedziemy sami, bardzo szybko tracimy przewagę nad tymi, którzy są za nami. Na przykład jak jest trzyosobowa bądź dwuosobowa grupka, to już w ogóle jest masakra. No i tym samym bardzo szybko nam uciekają ci, z którym się, że tak powiem, urwaliśmy z koła, nie? No a tu już będzie zaraz połówka naszego wyścigu. Także chyba 22,5 km dokładnie. To była połowa. I jak widzimy, 180 metrów przewyższenia. Także tu jeszcze do tego momentu było super. Jechało mi się naprawdę mega. Mega mi się jechało, pomimo tego, że właśnie tempo było takie szarpane. Ale zobaczycie później, na czym, że tak powiem, na czym się urwałem i nie byłem w stanie utrzymać tempa tej grupy, z którą jechałem. A może bardziej nie potrafiłem złapać tego tempa grupy, która nas wyprzedzała. Ale to za chwilę zobaczycie, o co chodzi. Tutaj zaczynają nam się właśnie podjazdy, te, które już wcześniej zresztą przejeżdżaliśmy, bo tak jak mówiłem, są dwie pętle. Także tak to wygląda. Ale pozycja dalej w okolicach 40-45 miejsca oscyluje. No i tutaj już 200 metrów prawie przewyższenia. I 12 km do mety. No i tutaj właśnie jest moment, w którym nasza grupa już troszeczkę się zaczyna rwać, tak? To co mówiłem, jest podjazd, automatycznie silniejsi lecą w przód, słabsi zostają, bo nie są w stanie utrzymać tempa. Tak, i tutaj właśnie znowu was odsyłam do prawego górnego rogu, bo dojeżdżają do nas tutaj chłopaki z tyłu, naprawdę duża, duża grupa. A ci, którzy są przed nami, coraz szybciej nam zaczynają znikać. No i tak to właśnie wygląda. Warto też dodać, że to jest mój start jakby w tym wyścigu zamiast treningu. Zrobiłem sobie taki dzień, taką odskocznię od interwałów i po prostu robienia treningu, postanowiłem sobie zrobić taki zamiennik, myślę, że też fajny. No i tutaj już widzicie, o, dojechała grupa i ja już tu staram się z całej siły utrzymać powyżej 200 watów na podjazdach i ogólnie nawet na płaskim i kurczę, ciężko. Właśnie ta grupa nam zniknęła i tak jak tutaj widzicie, jedziemy już sobie w składzie trzyosobowym, tak, albo dwóch, nie, trzy, dobra, trzy osoby i myślicie, że już się nic nie wydarzy, a tu pyk, następna grupa do nas dojechała i tym samym spadam na pozycję 71. Także tak to wygląda. No i tu już nawet z chłopakami nie próbowałem, że tak powiem, się utrzymać, bo wiedziałem, że nie będę w stanie tego tempa i tej generowanej mocy utrzymać, także zostałem tutaj tak jak mówiłem, z tą dwójką zawodników, bądź trójką. Tak, no i tak sobie lecimy już w stronę mety, do której zostało obecnie 2,8 km.
Także tak to wygląda. I tutaj już Wam to pewnie przytnę. Tak, dokładnie. Pół kilometra zostało do mety, także Wy sobie to obejrzyjcie do końca, a ja już się z Wami żegnam. I do następnego odcinka. A jeśli taki Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Mnie to zmotywuje, a dzięki temu będziecie na bieżąco. Także do następnego odcinka i trzymajcie się. Cześć!